No, można powiedzieć, że w Grudziądzu komisja rewizyjna się rozsypała. W tej chwili właściwie władza, która jest u władzy, czyli dokładnie Platforma Obywatelska, kontroluje samą siebie. No, czy to jest taka sprawa, no bo były tutaj też różnego typu informacje wcześniej, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. W tej sprawie była też swojego czasu dosyć szeroka debata tutaj w Radzie Miejskiej, były zmiany, wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. No i znowu, już w tej chwili chyba już nikt nie chce być w tej komisji rewizyjnej, nikt nie chce sprawdzać prezydenta Grudziądza, zarządu i jego funkcjonowania. No to, co pan powiedział, jest bardzo wymowne. To chyba ja powinienem powiedzieć akurat te słowa, które pan powiedział, ale to jest bardzo wymowne, wie pan. No, tak naprawdę zrezygnował jej przewodniczący. Dla mnie to jest skandal, wie pan, kiedy przewodniczący rezygnuje, twierdzi, że głosami 4-1 przegłosowali protokół, który mieli przedstawić Radzie Miasta, a ten protokół trafił do nich w zupełnie innym brzmieniu, czy w takim brzmieniu, że został wygładzony, został wypiękniony, żeby radni nie musieli się martwić, że mają takie kłopoty w mieście. Ja myślę, że stała się jedna bardzo wielka rzecz. Tutaj akurat Rada Miasta i Ale to chyba jest protokolant, który to notuje, później jakiś stylistycznych tutaj... Dlatego jakby moje pytanie tutaj na konferencji prasowej, czy... Bo takie coś powinno być ścigane z urzędu. Pan pamięta, kiedy SLD oddawało władzę, to okazało się, że tam brakowało jakiejś kropki, jakieś nie czy i zostało wykreślone i ludzie stracili władzę. Więc to jest fałszowanie dokumentów, to jest to, co jest ścigane z urzędu i myślę, że czy prędzej, czy później władze tego, czy ludzie, którzy zajmują się tym w mieście, dojdą do tego, kto to pozmieniał, kto to fałszuje i kto w ten sposób jakby próbuje swoje błędy wygładzić. A jak ocenia pan w ogóle tutaj działalność wcześniejszą komisji rewizyjnej, bo rozumiem, interesuje się pan tutaj miastem, w tej chwili niedługo wybory. Jakby taka konstrukcja miała po wyborach wyglądać, bo jest to takie jedno z tych ciał Rady Miejskiej, które jest dosyć niewygodne dla prezydenta. W tym przypuśćmy... To nieprawda, że komisja rewizyjna jest niewygodna dla prezydenta, prawda? To jest nieprawda, wie pan. Komisja rewizyjna ma jedno swoje zadanie. Komisja rewizyjna ma dbać o to, żeby budżet żeby to, co się w mieście dzieje, te wszystkie problemy i te problemy, które są na przykład do dyskusji, gdzie nie ma jednomyślności, żeby to badać, czy zostało zrobione zgodnie z prawem, żeby sprawdzić, czy wydawane są pieniądze zgodnie z uchwałami Rady Miasta. To nie jest na przykład, była taka chyba sytuacja, gdzie komisja rewizyjna chciała chyba Solanki, spółkę jakąś tam. Wie pan, my dzisiaj wiemy na przykład, że ze spółek wyprowadzane są pieniądze bez zgody radnych, wie pan. I nikt tego nie sprawdza, prawda? No, w jaki sposób wyprowadzane? Nie wiem właśnie, no dywidenda, przecież niektóre spółki nasze miejskie mają wysokie dochody, prawda? Mówi pan tutaj konkretnie o Solankach, bo sprawa jest mi znana. No, Solanki nie mają żadnych dochodów. Solanki tak naprawdę... A odnośnie wyprowadzanych pieniędzy? No, chodzi o to, że one gdzieś są wyprowadzane do innych spółek, czy sportowych, czy jakichś innych. Ale myślę, że o tych pieniądzach, mimo że wypracowały je spółki, to powinni decydować radni. Te pieniądze powinny wracać do urzędu i radni powinni decydować, ile idzie na nagrody dla pracowników, którzy naprawdę dywidendę wypracowali, bo to się im należy, przepraszam za kolokwializm. Jeszcze raz bardzo przepraszam, jak chłopu ziemia i te nagrody oni powinni dostać, skoro dobrze pracują. Ale część pieniędzy powinni, ale o reszcie powinni decydować radni, na jakie najważniejsze potrzeby w mieście te pieniądze powinny być wydawane. Może na szpital, może na zupełnie inne rzeczy, ale radni powinni wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi dzieje. A dziś nie wiemy, prawda? Komisja rewizyjna chciała się tym zająć, rozsypała się radni opozycyjni wyszli. Stworzono komisję rewizyjną z koalicji. Dziś się okazuje i pan radny Nogal nie kryje tego. Mówi, że był okłamywany, że nie wiedzieli jaka jest sytuacja finansowa miasta, nie wiedzieli jaka jest sytuacja finansowa szpitala. No to jak wszystkie media wokoło o tym mówiły. Wszystkie media o tym mówiły. Ja się nieraz na ten temat wypowiadałem i dzisiaj tak naprawdę należy zadać takie pytanie. Proszę Państwa,
7 lat byliście radnymi, bo praktycznie ta rada się powtórzyła. I 7 lat państwo legalizowaliście to, o czym my mówiliśmy, że jest złe. Więc ja dzisiaj tak naprawdę cieszę się, że pan radny Nogal doszedł do takiego wniosku, że po 7 latach przestał już tych wszystkich kłamstw słuchać, bo on o nich mówi sam, że to były kłamstwa i że on był okłamywany, prawda? A jak pan tutaj, bo mówił pan o wyprowadzaniu pieniędzy do spółek, no bo w tej chwili jesteśmy w takim dosyć dziwnym momencie. Wszystkie zewnętrzne przedsiębiorstwa, których właściwie 100% ma miasto bardzo często, które są stworzone tylko do jakiejś działalności typowo samorządowej, często rzecz biorąc, jak na przykład MPGN-y i inne z tego typu spółki, jak TBS-y, nie ma co kontrolować, bo w pewnym momencie ustawy tak są skonstruowane, tak cała konstrukcja wygląda, że nie można tej spółki skontrolować, bo to jest spółka akcyjna, tej spółki tamtej. Pieniądze wychodzą do spółek. Te spółki, które są w Grudziądzu, wszystkie są ze 100% udziałem miasta i to są spółki miejskie. I jak ja jestem radnym miasta, to tak naprawdę zgodnie z prawem i zgodnie z ustawami, o których pan mówi, należą mi się wszystkie wiadomości, co dzieje się w tych spółkach, w jaki sposób wydawane są pieniądze, na co są wydawane te pieniądze. Radny tego miasta powinien wiedzieć. Jeżeli radni tego nie wiedzieli, to znaczy, że ich ktoś okłamywał, tak jak pan radny Nogal mówił. No bo stanowisko zarządu ja wielokrotnie na sesjach zawsze bywam jako tutaj sprawozdawca i jest twarde i jednoznaczne. Nie ma możliwości przekazywania danych informacji, bo jest to na przykład tajemnica spółki. No i teraz jest jedna możliwość, pozwanie do sądu i ewentualnie wytoczenie ścieżki prawnej. Inaczej w żaden sposób się dowiedzieć tego nie można. Jak mi pan powie, czy pan wie, ile GIM wziął kredytów? Ja też nie wiem. Ja się dowiedziałem z tego, co pan, co dyrekcja szpitala podała do RIO. Bo nigdzie pan na stronie nie znajdzie, ile GIM wziął kredytów, ile wziął szpital kredytów, ile kredytów zostało wziętych za sprzęt, który został zamontowany w szpitalu, ile sprzętu jeszcze nie zostało zamontowanego w szpitalu i stoi po piwnicach, bo nie może współpracować ze sprzętem, który jest w szpitalu, wie pan. O to wszystko radni powinni pytać. To wszystko radni powinni wiedzieć. Ja będąc radnym, niech mi pan wierzy, nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie poszedłbym do skarbnika miasta i nie powiedział, powiedz mi, jak sprawa wyglądała. Ja kiedy szedłem na sesję Rady Miasta, szedłem do pani skarbnik, były zmiany budżetowe, bo na każdej sesji takie zmiany budżetowe są i pani skarbnik Stanisława Rokicka zawsze pięknie mi wytłumaczyła, panie pośle, to idzie na to, tu musimy spłacić ten kredyt, tu musimy to będziemy budowali, tu pan prezydent ma taki pomysł. Przecież, proszę państwa, jak ja się dowiedziałem, będąc radnym, że pan prezydent Wiśniewski chce budować trasę średnicową i bierze 80 milionów kredytu na trasę średnicową, to się złapałem za głowę i byłem przekonany, że prezydent Wiśniewski ładuje się w coś, czego nie będziemy mogli jako miasto udźwignąć. Okazało się, że ten pomysł pana prezydenta przy poparciu wszystkich radnych i wspieraniu go w tym względzie poprzez właśnie takie uchwały, że tu przeznaczamy pieniądze na to, bo tu na trasę się... I gdyby wtedy ten szalony pomysł, tak naprawdę gdyby pan prezydent Wiśniewski go nie przeforsował, to dziś byśmy nie byli w tym momencie, w jakim jesteśmy, prawda? Gdyby nie było 120 milionów, które gwoziłem pana Roberta Malinowskiego i pana Marka Sikorę do ministra Grabarczyka, to dziś byśmy byli w zupełnie innym miejscu. To nie jest tak, że ta władza wszystko pobudowała. To jest tak, że ta władza skorzystała z pomysłu pana Wiśniewskiego, znaleźli ludzi, którzy im w tym względzie pomogli. I praca zbiorowa. I dokładnie tak jest. I gdyby w ten sposób to było przedstawiane, to ja bym uważał, że tu się wszystkich szanuje, prawda? Ale dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Chociażby sytuacja TBS-u, chociażby sytuacja pana Nogala, chociażby sytuacja warsztatów zajęciowych, chociażby to, że jest bardzo duże bezrobocie i inne takie sytuacje. To jest to, co niepokoi, bo w tym mieście, jak się wybuduje drogi, to ludzie i tak wyjadą, bo nie mają się dzisiaj gdzie uczyć, tak naprawdę. Nie mają gdzie robić studiów. No to
tak naprawdę przyszłość nie jest wesoła i tą przyszłość trzeba tym ludziom od nowa tworzyć. Czy jest taka możliwość, że nie będą mieli się gdzie leczyć? Nie, nie ma takiej możliwości. Są rozsiewane nawet takie plotki, muszę panu powiedzieć, że ja kiedy wygram wybory, a tak naprawdę nie wiadomo, czy je wygram, to sprywatyzuję ten szpital. Szpital dzisiaj jest w takiej sytuacji, że nie można ani w prawo, ani w lewo. To będzie już tylko możliwość. Nie, nie będzie. Właśnie, wie pan, nie ma takiej możliwości, bo kto kupi panu szpital z 323 milionami długu? Znaczy, chodzi mi tu o ten proces komercjalizacji przedstawiony przez rząd, oddłużeniowy. Ale kto panu da 320 milionów? To rząd daje. Ale żeby pokryć dług, 300 milionów od rządu pan dzisiaj dostanie? Nie dostanie pan, choćby nie wiem, co się stało. Więc nikt panu tego z takim długiem szpitala nie kupi. Miasto nie jest w stanie tego długu spłacić dzisiaj, więc szpital jest dzisiaj w patowej sytuacji, ale zaręczam państwa z tego miejsca, że jeżeli ktoś będzie próbował prywatyzować ten szpital, to ja pierwszy wyprowadzę ludzi na ulicę i będę wołał, że tej prywatyzacji być nie może. Ja wiem, że dzisiaj w szpitalu trzeba przyjmować średni personel, bo jest mało pielęgniarek, jest mało ludzi, którzy koło tego chodzą. Naprawdę trzeba się tym zająć, bo sytuacja naprawdę jest niedobra, zła. Nie mówmy już o tym, bo już była jedna awantura, drugiej nie chcę wywoływać.